Dobra, siema, witam was w kolejnym odcinku. Standardowa formułka musi być odbębniona. Jak widzicie, coś nowego u mnie na garaż padło. Na społeczności tam dodałem post, żebym nabył nowy sprzęcik. Niestety ma mały defekt, więc to będzie pokrótce, za niedługo o nim opowiedziane. Dobra, po kolei. Jak widzicie, ulep jeszcze u mnie stoi. Pali, jeździ, ale czeka na Bendix. Zamówiłem części ponad tak tydzień temu, no i jeszcze niestety nie doszły do niego, w sensie tylko Bendix. A tak to tyle jest z ulepem praktycznie. Tu jak widzicie, braciak wymienia oponę. No wymienia, ja mu wymieniłem oponę, on tylko zakłada koło. Na pewno. Ty się to wrócił trębkę i tam no i co to znaczy, założyłem oponę. Co założyłeś oponę? No, założyłem oponę z tyłu. Ściągnąć to jest żaden problem. No, żaden problem. Wkładzisz koło pieca, rozgrzewasz oponę, żeby była miękciejsza trochę guma i ściągasz, nie? Żaden problem. Będzie na sprzedaż. Już jest na sprzedaż, nie będzie. No to jest, no. Jak ty chce ktoś kupić, no to gadaj. Będzie no co no? Ten odcinek będzie wcześniej niż tamten. Selekcja C. Jakieś 10 motogodzin po remoncie. Własny rat robił włożony, na Nika z chwilą wiadome. O, tu jest, no jest motorek zajebisty, do zrobienia jest tylko jakaś okleina odpada, widać. Chujowa przyklejona była, jak zim po zimie mi poszło. Oparty siedzenia, no już widzicie. No tak to normalnie wszystko zrobione, regeneracja była tego. Pompki, silniku było robione, to trzeba było, to zrobione było. Nie, motorek dobry, no nie? Motorek dobry, no nie. Jak ktoś chce przyjeżdżać, pisać czy coś, ale się dogadamy. 8,5 do negocjacji. Na miejscu można negocjować cenę, znaczy. Ale gdzie mają do ciebie pisać? No na mój ten Facebooka, albo numer jest. Przecież jak wystawiam, to numer tam jest. A aukcja jest na czym? Na sprzedam.pl. Sprzedajemy? No, sprzedajemy ten. No to link będzie do aukcji w opisie. Jak ktoś będzie zainteresowany. No niestety do kładzika potrzebuję parę części, więc jakby ktoś miał, to chętnie przygarnę. Potrzeba będzie mi niestety do tego piździka, żebym już mógł jeździć na tym. Przytrzymaj go tak lekko, bo nie dam rady jedną ręką. Trzymasz to? No. Potrzeba będzie mi tą blaszkę. Niestety tą blaszkę i ewentualnie w ostateczności drążek kierowniczy. Ale jak nie będzie, no może ewentualnie kupię, bo 35 zł obydwa, więc tam jest szczegół. Ale głównie o tą blaszkę mi chodzi tu, bo jest parę rodzajów zawieszeń przednich, a chciałbym, nie chcę mi się ogólnie dorabiać, bo teoretycznie ja bym mógł to dorobić. Ale wolałbym założyć oryginalną, żeby potem zbieżność ładnie ustawić, żeby mi opon nie ścinała, więc no, jakby ktoś jako blaszkę miał, chętnie bym ją przytulił. Przydałaby mi się żywcem, nie? No. No i ewentualnie tyle. Resztę to już sobie zorganizuję. Ewentualnie jeszcze te łapki tutaj, co są, nie? Te odmocowania kierownicy, bo ktoś tutaj orła wysadził, wywalił się po prostu ostro, bo szczeliła mu ogólnie gałka, komuś tam szczeliła gałka i po prostu wyrwało całkowicie koło, no i zaliczył dzwona, niestety zaliczył dzwona, rozwaliły się tu łapki, rozwalił ogólnie tutaj z tej strony pompkę, więc jeszcze, no i chycił kapcia, pękła opona. I co tam jeszcze? I plastiki od tej strony popękały. Gdzieś tu mam plastiki, no. Akurat do tej strony co uderzył, to popękały i lekko się tutaj powyginało. No, ramą będę dopiero na wiosnę malował. Więc no tyle w temacie. Ramą dopiero pójdzie na wiosnę malowanie. No i tyle, no. A tak to... Taki kładzik będzie do zabawy, żeby się pobawić. I tyle, no. Do zabawy. Silnik teoretycznie nie było praktycznie nic z nim do roboty.
Po prostu z tego co patrzyłem, odpalić odpaliłby. Kompresja była, chociaż i tak chyba nie wiem czy uszczelniacze zaworowe nie puszczały, ale odpaliłby. Na pewno by odpalił i jeszcze bym tym jeździł. Tak to wychodziło na to, że potrzebowałbym tylko części od tej, od tego drążka i łączenie wahacz-zwrotnica i dałoby się tym już jeździć. No, instalacja pewnie była trochę do przerabiania, bo jest pourywane kable, no ale prawie przy zerowym wkładzie bym już mógł tym jeździć. Lecz no, doszedłem do wniosku, że jak to ma troszeczkę dłużej u mnie zostać, taki kład do zabawy, do testów, ogólnie, żeby po prostu pokazać różne wam takie opcje tuningowe, jak to ulepszyć tego paścierza, te kłady 110 i ile można wydusić z takiego silniczka w przyszłości, bo będą jakieś tuningi pewnie, więc do tego jest to kupione, taki ogólnie do pokazówkę, bo wiem, że dużo osób ma takie chińczyki, lonciny, kłady, krosy, bo to jest praktycznie jeden ten sam silnik, więc dlatego to było nabyte. No i za niedużą kwotę pieniędzy, ale za ile, to niestety dopiero się z wami tym podzielę, jakbym go w przyszłości kiedy sprzedawał. Co ja myślę przy tym zrobić piździku, można to tak nazwać, piździk malutki. Wsadzę tutaj skrzynię 3 plus 1, czyli 3 biegi do przodu, 1 do tyłu, bo obecnie jest 1 plus 1, czyli jeden bieg do przodu, 1 do tyłu. Zobaczymy jak to będzie chodzić. Na razie na zimę prawdopodobnie zostawię jeszcze to sprzęgło, bo to jest sprzęgło odśrodkowe, to jest automat full. I wymienię ewentualnie sprzęgło na półautomata, więc żeby maksymalnie, bo będę tym jeździć. Teraz się uśmiejecie pewnie, będę tym jeździć enduro, tym piździkiem. Przystosujemy go pod enduro, takie topienie po silnik, więc będzie prawdopodobnie topiony ostro. I zamontujemy do niego airboxa, uszczelnimy całą instalację i to wszystko, więc tak samo będziecie widzieć jak u siebie to zrobić, żeby po prostu nie mieliście problemu z instalacją i żebyście nie mieli problemów z tym, że pociągnie wodę i coś wam zdechnie, więc zrobimy po prostu testa takiego potem jak go uszczelnię cały silnik, więc zrobimy takie coś, że utopimy go. Wyjdzie w bagno małej. Nie, ale nie, utopimy, może zobaczymy. Gdzieś pojadę na jakąś, do jakiejś rzeki, wjadę kurwa nim i pojeździmy po jakiejś wodzie ostrzejszej, tak żeby go utopić i sprawdzimy, czy będzie chodzić w wodzie, czy nie. Bo jakby co, to są nieduże koszta naprawy, jakby coś się działo, nie? No tyle. Co do mojego kłada, zadajecie mi bardzo, bardzo naprawdę dużo pytań. Czemu nim nie jeżdżę, czemu przy nim nie robię, no jest teraz zawalony troszeczkę tymi śmieciami, nie wiem czy go dzisiaj będę odpalał czy nie, próbował, chyba raczej nie chce mi się, bo teoretycznie normalnie by odpalił i jeździłoby. Na chwilę obecną niestety nie będę go naprawiał jeszcze, dopiero na wiosnę prawdopodobnie będę tutaj się bawił ze szlifem, bo mam drugi cylinder. Oryginalny cylinder na nominalny tłok, więc tam go rozszlifuję na większą średnicę tłoka. No i założymy wtedy nowy tłok, nowe uszczelniacze i tyle. No i oczywiście jeszcze simmering tu mam do wymiany na tylny most, łączenie na wale, bo mi tam puszcza. No niestety to jest taki efekt uboczny tych kładów, bo lubi tam simmering puszcza, no ale to złoty 50 kosz naprawy i macie rok spokoju. Więc to też naprawię. No i tyle będzie. Plastiki i to wszystko mam do niego, bo wiem, no kurde, ostro się mnie się pytali o to, czy mam plastiki, czy mam wszystko. Wszystko jest, zaraz wam pokażę. Wszystko do tego kłada jest, więc tyle. No. No i do tego piździka, to jak mówiłem, jak macie jakieś części, no kurde, naprawdę chętnie przygarnę, bo myślę go właśnie teraz na zimę zrobić, już jest cały czas nabija temperatura około minus 15 stopni, jak sypnie śniegiem, no to zacznie się sezon na drift, na driftowanie, więc no
Przygarnę te części. Jak ktoś ma, piszcie ostro do mnie. Tutaj na dole pod filmem, ewentualnie kontakt na Facebooku, link do grupy. Dołączycie do grupy, a ja jestem administratorem. Rafał jestem administratorem grupy, więc na pewno mnie znajdziecie. I możecie do mnie napisać wiadomość prywatną, na pewno się dogadamy. Oczywiście nie jakieś niewygórowane ceny, bo nie chcę nie wiadomo ile do tego dokładać. Jest dużo planów co do tego piździka malutkiego. Więc tak, i do zabawy po prostu sprzęcior chciałbym stworzyć. No, tyle. Więc jak ktoś coś ma, pisać w komentarzu. No i odjebiemy tego kładzika malutkiego. Zrobimy mu taki tuning, jaki jeszcze żaden kład nie miał. Będzie trochę januszowania niestety, nie ukrywajmy to, ale znowu myślę, że będzie warto i może w przyszłości pójdzie na sprzedaż, więc zmieni właściciela. No. Na razie no, wygląda troszeczkę tragicznie to ramo. Tu są plastiki, żeby wam od razu pokazać, jak to wygląda. Teraz jest jasno. Jasno to cokolwiek mogę wam pokazać, a nie cały czas po ciemku. Takie coś. Coś a la grizzly. Coś a la grizzly. No niestety z tej strony co był wypadek, no niestety popękały plastiki. Będzie czas spawać. No. Mój pitbike też jest już do remontu, się kwalifikuje, no kopci. Będzie tam filmik za niedługo, bo wymieniłem w nim już stator. Tu mam stary stator i magneto i moduł zapłonowy gdzieś tu leżał też. Tu jest. No jest stary, więc chodzi, lepiej chodzi, ale to zobaczycie w filmiku. No. Jest o wiele trudniej jest go udusić. No i tyle. Jest o wiele go trudniej udusić teraz. I lepiej chodzi ogólnie na niskich obrotach, a także wam powiem, że wcale nie stracił na przyspieszeniu. Jest owszem, troszeczkę mniej agresywny teraz silnik, ale za to nie stracił tak znowu na przyspieszeniu. A zarazem w zakrętach zyskał, więc czuć, że w zakrętach troszeczkę lepiej to chodzi. Jak wejdzie się ostro w zakręt, jest lepiej, naprawdę jest lepiej, czuć to. Dobra, teraz podejdziemy, chwileczkę przerwy, podejdę i pokażę wam resztę części plastiki, że są i to wszystko do mojego kłada. Nie chcę mi się ich wyciągać na pole. O, już kurde pies, już tu przyszedł. Uciekaj na bok. Ale już napis Kawasaki widać. Tu jest stelaż tylny, znaczy bagażnik tylny, bagażnik przedni. Tu jest osłona na plastik na bak. To jest plastik na bak. Tu jest plastik przedni. Kurde, normalnie jakieś spodnie. Tu jest plastik przedni. Niestety no mi tutaj poszczelały te plastiki, więc będę musiał to pospawać. I gdzieś jeszcze leży plastik, o tu mam jeszcze stara lampa z DT mojej, z mojego DT. Miałem DT 125 wersję R, chyba R, jak się nie mylę. Taka ta sportowa wersja. I powiem wam, że chodził sprzęt. Tu była taka trochę wiśniacka lampa założona, ściągnąłem ją, dałem zwykły plastron u siebie wtedy. No i lampa jeszcze mi gdzieś została po tej jamaszce. Ale sprzęt był super, pierwsza klasa. Dobra, tyle. Ojej, ciemno jak w dupie. TTR-ka stoi. A tego sprzętu pewnie nie rozpoznacie, jest ciemno. No, ale tutaj jest tył, odkłada. Tył odkłada. Trochę cięższy, bo w bagażniku mam pełno śrub. Jeszcze tylko części od tego kłada są, więc no, tu jest tył. Są wszystkie plastiki. Tu jeszcze silnik od WS-ki. Nie wiem czy widać, chyba nie. Silnik od WS-ki. WS-ka. Nieprzepalana chyba z 10 lat. Więc będę musiał wreszcie kiedyś uruchomić. Lampę z tyłu mi już roztupli cały. Jasny pieran. Szkoda słów.
Niestety nie mam papierów do tej WS-ki, ale prawdopodobnie pójdzie ona też na sprzedaż za niedługo. Silnik był chyba na chodzie, jak się nie mylę. No, na chodzie był, tak. Silnik był na chodzie. No, WS-ka była na chodzie, jak ją odstawiałem, więc no, prawdopodobnie będą platynki do przeczyszczenia i takie tam, i powinna odpalić na pewno. Silnik to samo, był na chodzie, jak go odstawiłem. Też prawdopodobnie platynki do przeczyszczenia i gaźnik w jednym i w drugim, i też by odpaliło to jedno i drugie. Więc no tak, a nie inaczej jest. No dobra, no kończę ten odcinek, szkoda słów. Tu mam, kurde, jedną oponę. Szkoda, że właśnie mam jedną oponę rozwaloną, dziura tutaj jest. Tak to jakby były wszystkie cztery jeszcze, to jeszcze bym w zimie podryfował, nie kupując opon nowych. Ale będę musiał niestety komplet kupić, prawdopodobnie. No i prawdopodobnie wpadnie drugi kład, 110, bo tam jeden z młodszych kolegów, można tak powiedzieć, znajomych kolegów, ma se kupić właśnie piździka takiego jak to 110, to będę miał z kim jeździć, będzie enduro kładziszami. No i jak mówiłem, no będziemy, będzie na czym pokazywać. Będzie ogólnie na czym pokazywać można teraz różne myki. Dużo osób się upomina o instalację, jak zrobić przy tym kładziszu. Będzie o tym, ale to w swoim czasie. No naprawdę nie naciskajcie na mnie tak ostro, bo wszystko po kolei. Wiem, że chcecie na przykład, albo jesteście w etapie na przykład naprawy swojego na przykład kłada albo motora albo czegoś i chcielibyście się dowiedzieć, jak zrobić na przykład instalację najprościej, jak się da u siebie, żeby to odpaliło, więc odsyłam was do filmiku z ulepu, ostatni filmik z ulepu, jaki dodałem, tam były schematy instalacji i to wszystko działa na tej samej zasadzie, tak wam powiem, że to wszystko działa na tej samej zasadzie, więc tyle będzie. No jak braciak powiedział, Yamaszka jest na sprzedaż, prawdopodobnie chyba kupił braciak Pita, nie wiem, zobaczymy, jakby co, na razie ma czym jeździć, będzie jeździł ewentualnie Baszanem 200, ja będę latał tym małym piździkiem, a jak zrobię, to ewentualnie potem jak będzie jeździł braciak Baszanem, to ja sobie będę latał Kawasaki, takie cięższe, będziemy błoto wjeżdżać, tak, to żebym go mógł wyciągnąć. Bo tym małym to chyba raczej nie wyciągnę. Ewentualnie zrobiłbym gąsienicę do niego i... Kurwa mać, ja pierdolę, taki mały piździk z gąsienicami bym zapierdalał wszędzie. Ale to, nie ma co, nie mam na razie kasy na takie projekty. Chociaż to nie jest trudne do zrobienia. Wyobraźcie sobie taki, kurwa, kład 110 na gąsienicę. Teoretycznie jest to bardzo proste do zrobienia, lecz no niestety trzeba mieć kasę na to. Jestem w stanie coś takiego zrobić, no ale to może w przyszłości jak się dorobię. Ale na razie priorytet to jest to uruchomić, żeby to jeździło. Potem będziemy kombinować z różnymi modyfikacjami. Jakiś wózek na przykład z napędem do tyłu albo coś w tym stylu. Dobra, nie rozmarzajmy jeszcze się. Tyle. Kończę ten odcinek. Odcinek z tego małego ulepka będzie, jak tam go rozbierałem, chociaż już nie było plastiku wtedy. Więc no, będzie odcinek, odcinki z wymiany skrzyni, jak tutaj wymienić skrzynię, zeswapować z 1 plus 1 na 3 plus 1, skrzynię jak zeswapować. I ewentualnie w przyszłości też będzie, no oczywiście, co wam potrzeba do takiej wymiany. I oczywiście będzie też jeszcze odcinek, jak nie wydoli mi to sprzęgło, będzie jak zeswapować z automata full na półautomatyczną skrzynię biegów, więc to też będzie w przyszłości. Bo półautomatyczna skrzynia działa na tej samej zasadzie, co u mnie w kładzie. Mogę wam teraz nawet powiedzieć mniej więcej, jak ja mam u mnie w kładzie zrobione. U mnie w kładzie po prostu mam dwa sprzęgła w Kawasaki i działa to na takiej zasadzie jak tu, czyli pierwotne sprzęgło mam takie jak tutaj, czyli na po prostu sprzęgło ośrodkowe na szczotki, a sprzęgło wtórne mam na koszu,
Czyli takie samo sprzęgło jak jest w półautomatycznej wersji tego silnika, czyli po prostu kos sprzęgła połączony z lewarkiem od biegów. Po prostu, że jak wciskamy bieg, to nam po prostu wysprzęgla kosz. I mam te dwa rozwiązania zastosowane w silniku przy Kawasaki. Bardzo proste rozwiązania. Po prostu, żeby jechał, to załącza się sprzęgło odśrodkowe, nie? Ale żeby zmieniać biegi, to już mam dodatkowe sprzęgło w lewarku od biegów na koszu sprzęgła. O! Po prostu jest automat z półautomatem zespolony w jednym silniku. O, tak wam to powiem, nie? Nie trzeba dużo, żeby zareagował, jechał i po prostu można wystartować z każdego biegu. Z każdego po prostu. Tak samo zmieniacie biegi i nie macie problemów. Tutaj będzie rozwiązanie, jest tyle głupie, że będzie ciężko mi biegi zmieniać. Bo muszę mieć półautomata. Ale chcę zostawić automatyczną skrzynię biegów tylko wyłącznie na razie na zimę. Do driftowania po prostu, żeby jak będę driftował, no spalę to sprzęgło czy nie spalę, ale będzie o wiele łatwiej, łatwiej będzie mi driftować na tym sprzęgle, więc to będzie tylko i wyłącznie na razie do driftu zostawione sprzęgło, a potem zmienię na półautomata po prostu. Dobra, bo mieszam tak, że już pewnie nawet nie możecie zajarzyć, o co chodzi. Dobra. Koniec. Chcecie więcej odcinków z tego kładzika? Zachęcam was do łapkowania, oglądania filmów do końca, subskrybowania, jak jesteś nowym. Naprawdę mi to pomaga. Możecie się odwdzięczyć za moją pracę. Przynajmniej tą łapeczką w górę albo w dół, w zależności jak się wam film podobał. No. A ja się z wami żegnam. Widzimy się standardowo w następnym filmiku z serii, więc do usłyszenia. Na razie, trzymajcie się. Hej!